Na początek dzisiejszego odcinka zagadka. Co mają wspólnego ze sobą te trzy wyrazy? Część osób na pewno się domyśla, że to są to nazwy warszawskich ulic, z warszawskiego Mokotowa, z bardzo, bardzo biurowej części Warszawy, która potocznie nazywana jest Mordorem na Domaniewskiej. Pozdrowienia z Mordoru, dzisiaj jestem tutaj u jednego z moich klientów i przyjechałem dużo wcześniej niż myślałem, więc pomyślałem, że spożytkuję ten czas nagrywając jakiś przydatny odcinek. A w dzisiejszym odcinku pokażę, jak dopasować liczby do przedziału. Moim celem jest podpięcie dla tych cen przedziałów. Obojętne, jak te przedziały będą zapisane. Czy tekstowo, czy jakoś matematycznie, czy jakoś tak trochę liczbowo, nie ma to znaczenia. Wiele osób robi to, wykorzystując wielokrotne zagnieżdżenie funkcji jeżeli. Jest to niezbyt dobre podejście, ja zaproponuję o niebo fajniejsze, lepsze, wygodniejsze, z wykorzystaniem funkcji wyszukaj pionowo. A żeby wyszukaj pionowo mogło to zrobić, potrzebna jest kolumna pomocnicza, w której będą wypisane te przedziały w sposób zrozumiały dla funkcji wyszukaj pionowo. A powinny być one napisane właśnie w takiej formie. Więc jeżeli masz tak te przedziały wypisane, to wystarczy wykorzystać wyszukaj pionowo. Równa się wyszukaj pionowo. I mówimy Excelowi, szukaną wartością jest ta cena, średnik. Będziemy chcieli ją wyszukiwać w tej tablicy, którą mamy obok. W pierwszej kolumnie tej tablicy muszą być wypisane te przedziały. F4, aby zablokować zakres tej tablicy, średnik 4, bo chciałbym pobrać wartości z czwartej kolumny, czyli na przykład stąd. Średnik 1, to jest najważniejsza część całej zabawy, każemy tej funkcji robić dopasowanie przybliżone. Zamykam nawias, zatwierdzam, kopiuję do samego końca w dół i mam pięknie podpięte przedziały. Czy podepnę te przedziały z kolumny drugiej, czy z czwartej, czy z trzeciej, nie ma to znaczenia, więc nie morduj się, to tak a propos Mordoru, nie morduj się z wielokrotnym jeżeli, wystarczy użyć raz, wyszukaj pionowo.